Siemaneczko, jestem Kamil i dziś będę nagrywał Farming Simulator. Jak będziemy, w tym odcinku będę rozwoził nawóz. Oto tą piękną 60-tką. Dopiero parę poletek mam zasianych, więc nie będzie dużo nawozu rozsiewania. Jedziemy na pierwsze. Znacie je z poprzednich filmików. Elegancko. Tu jest mój nowy nabytek. Tak w ogóle. Ta 60-teczka piękna. Ładnie leci nawozik. Na razie będę utrzymywał tę serię i będę na niej grał, a później jeszcze dołączę parę innych serii do tej. Będę parę serii nagrywał z farminga. Może z jakiegoś ETS-a albo coś jeszcze ponagrywam. Na pewno. Niedługo może nagram z Counter-Strike'a, bo zamierzam kupić goła. Już pierwsze pole z nami. Dzisiaj akcja nawozy. Następny raz będą opryski. Pięknie szły, wtedy będzie mucka i ze zbierania bali będzie, na pewno. Bo teraz ostatnio miałem. Już nagrałem ładnie, wszystko pięknie. Wstawiłem i nie ma filmu. Nie wiem dlaczego właśnie. Niby jest film, ale go nie ma. I problem mam. Właśnie, jak to się mogło stać? Tutaj będę jeszcze się na kosy robił na tej łące. Tu też wpadnie jakiś filmik, na pewno. A zasiałem i stależowałem poza odcinkiem te pola. Bo po prostu jakbym talerzował na odcinku i jeszcze miał to zasieć te wszystkie pola, co zasiałem, to by tyle czasu minęło, że dopiero na przyszły sezon będę nagrywał tak. Jak będę siał i siewy, i akcja i tak dalej. Wszędzie w ogóle zasiałem w tym sezonie jęczmień, bo w tamtym roku, w tamtym sezonie była pszeniczka. Kolejne pole, to takie tu. Tam fajne błotko jest. Ciekawe, czy się utopimy, czy nie. Nie wiem. Ładna jest ta 60-tka. Głosik też ma fajny. W tym sezonie będzie jeszcze odcineczek z dwa na pewno, z rozwożenia gnojowicy i rozwożenia obornika, to na pewno. Właśnie wczoraj zakupiłem sobie nowe słuchaweczki z mikrofonem i mogę teraz nagrywać z głosem. I się właśnie cieszę, bo są bardzo fajne i wygodne bardzo są. Tak mogę powiedzieć. Teraz ciśniemy na kolejne pole. Mam jakieś wapno, leży na pole, widzę.
wszystko, gospodareczki też ładnie, wapna, jakieś leży fajne. Krówki są najedzone, bo już dzisiaj jeść dostały, więc nie trzeba ich karmić dzisiaj, ale pokażemy pod koniec odcineczka króweczki. Właśnie teraz to jest ostatnie pole właśnie moje na ten sezon, no, na przyszły sezon będzie może więcej pól do zasiania, nie wiem jeszcze jak to wyjdzie. O, mafia salet, ładny traktoraczek. Tam moje właśnie krówki. Co 120 godzin będę miał następną krowę. Cielaczka w sumie. Elegancko. Tutaj kurde takie na samym środku pola takie drzewa, ale są fajne. Tam tartak. Jeszcze na tym odcineczku będziemy wwozić pszenicę na sprzedaż. Właśnie. Nie trzeba sprzedać pszeniczkę, nie? Tutaj do powietrza. Ładny czerwony, czerwona w ogóle ładna jest ta 60-ka. Drzwi mają, ma otwierane. Tu wahacze jak chodzą ładnie. Oś chodzi ładnie. Kurczę, 130 kg tylko zostało, ale jeszcze mam w łyżce, w ładowarce, w JCB-ku 2 tony, to się nie martwię. Dobra, ciśniemy do domciu. Następny film się powinien pojawić jakieś jutro pewnie. Albo pojutrze, zależy jak będę miał czas do nagrania. Tutaj sobie wjadę ładnie do garażu, że w cieniu sobie postała 60-ka, a nie tam na dworze. Starą 60-tyczkę jeszcze pokażę, bo tutaj jest, ona będzie przeznaczona tylko i wyłącznie do prac przy krowach. I właśnie z tym paszowozem chodzi. Tam jeszcze do wody będzie potrzebna tutaj. Elegancko, więc tak, o, tutaj ładne krówki sztuczne, a tutaj prawdziwe na wybiegu są. Wszystkim mam ładne dowody, tutaj ciuperek, 30 moja, przepiękna. Teraz lecimy, teraz tak, lecimy po 514 i będziemy brać przyczepę i jechać się sprzedać właśnie. Musimy wyjechać elegancko. Otworzymy drzwi, bo ciepło jest. Okno. Mówię okno. Cienią szybę. Teraz
lecimy pod silos. Najpierw tutaj jeszcze wymieniamy sobie. Wąska tutaj nawrócimy sobie. To jest Lidl. Beczkowóz. A rozrzutnik normalnie trzeba, będę musiał go kupić. I to już niedługo. To nie wiem, muszę zobaczyć. A wysypy mają też miwaty jeszcze tutaj. Nie wiem, co się stało. Nie ma. Nie będzie. Nie będę. Trudno, trudno. Słowa leży wyspana elegancko. Z powrotem lecimy z 900 do Sobały. Nie ma co. Jeszcze będziemy mieli trasę sitne na kostek. Tutaj właśnie bały mam. Tu ich pospadały, gdzieś worki pospadały, tu była słoma. Właśnie tutaj skrzyneczka. Tutaj mamy śrutownik bąka. Tutaj worki ze śrutem. Tu lecimy. To jeszcze pokażę, że jest nic ładnie. To prezentuje jak on chodzi. Przejdziemy się kawałek. Kończymy ten filmik. Dziękuję za oglądanie. Lajkujcie, subskrybujcie mój kanał i komentujcie. Dzięki, na razie. Cześć.